Dzień dobry. Jestem autorką książek z serii Ratownicy Czasu. Zapraszam do wysłuchania w odcinkach opowiadania z tego uniwersum, które nie ukazało się drukiem, ale które możecie znaleźć na stronie poświęconej Ratownikom Czasu. Dzisiaj odcinek pierwszy. Do Wigilii pozostało kilka dni. Wszyscy dwoili się i troili. Przedświąteczny obłęd nie ominął też szkoły imienia Mikołaja Kopernika. W głównym holu właśnie przystrajano choinkę, która miała przyćmić choinki wszystkich innych podstawówek w mieście. Mnóstwo roboty i ścierających się poglądów. Jak zwykle przy takich okazjach dyrektor z minuty na minutę robił się coraz bledszy, nauczyciele coraz bardziej czerwoni, a uczniowie raz tacy, w zależności od tego, któremu z pedagogów nawinęli się pod rękę. Uciekając przed udziałem w tym przedsięwzięciu, Sara i Daniel zaszyli się w kącie sali gimnastycznej. Para trzynastolatków. Najlepsi przyjaciele. Ona, jak przystało na przyszłą pisarkę, siedziała z nosem w książce. On, wielbiciel Metalliki, wybijał na parapecie rytm Enter Sandman. Ale skarcony spojrzeniem dziewczyny, przestał jej przeszkadzać i dla zabicia czasu obserwował przez okno miasto. Wszędzie stały świąteczne drzewka. Z każdego kąta straszyły stada Mikołajów i plastikowych bałwanów, gdzie okiem sięgnąć zaraz. A to co? Chłopak przetarł zaparowaną szybę, żeby lepiej się przyjrzeć. Sztuczny bałwan pojawił się także przed zabytkowym dworkiem sąsiadującym ze szkołą. Wiekowa willa nie była zwykłym budynkiem. Należała do Instytutu Fizyki Kopalnia Historii. Mieścił się tam azyl dla archeoturystów, czyli przybyszów z XXI wieku. Nikt poza Sarą i Danielem o tym nie wiedział. Oni zaś poznali tę tajemnicę dzięki pewnemu podróżnikowi w czasie, a nawet sami udali się na wyprawy do Bolonii sprzed 500 lat i do starożytnego Egiptu. Daniel przycisnął nos do szyby, żeby upewnić się, że wzrok go nie myli. Kopalnia Historii przykładała wielką wagę do artystycznej jakości swojej działalności, więc nijak nie pasowała do niej biała kula podparta kijem od miotły, na którym kołysała się sztuczna ludzka głowa z długą białą brodą i charakterystyczną czerwoną czapką z pomponem. Bardziej niż bałwana, hybryda przypominała skrzyżowanie wołowego tatara ze śmietankową wezą. Serce Daniela zabiło mocniej. Znał tylko jednego mistrza o takim guście. Sar! Gwałtownie odwrócił się w stronę przyjaciółki. Widziałaś to coś za płotem? Wczoraj jeszcze nic tam nie było. A teraz szasprast i jest. To musi być on. On. Pół kot, pół robot. Przybysz XXI wieku. Animaloid. Mutant zwany pieszczotliwie Mutkiem. Chaos w czystej postaci. Kpiarz i postrzeleniec skrywający szczero złote serce. Ich najlepszy kumpel.